Cześć wszystkim, ja jestem praktykant i pomyślałem sobie, że niektórzy z was pewnie zastanawiają się, jak zrobić takie cudeńka. Może to się niektórym przyda, może nie, ale i tak chciałbym wam to dziś pokazać, więc zabierzmy się do roboty. Zastanawiałem się też, który z tych konkretnych rekwizytów pokazać wam, jak się robi, ale doszedłem do wniosku, że to nie jest temat na jeden film, więc chyba będzie z tego więcej filmów. Nie wiem, czy to będzie jakaś konkretna seria. Jeżeli tak, to pewnie w tytule filmu macie już jej nazwę. No ale dzisiaj postanowiłem, że pokażę wam, jak zrobić pistolet. Może nie taki duży jak tutaj, no ale po prostu coś w rodzaju broni palnej. Bardziej chyba science fiction. Chociaż to może być jakakolwiek broń. Więc teraz przejdźmy do potrzebnych materiałów. Będziecie potrzebowali po prostu przedmiotów, które nie są wam już potrzebne. Ja na przykład w swojej szafce zrobiłem sobie miejsce na półce tylko na takie przedmioty. W większości są to tylko kartony i niepotrzebne opakowania. Ale zawsze, gdy przydarza się jakaś potrzeba, po prostu wiem, gdzie szukać. Będziecie także potrzebowali kolorowych sprayów oraz dodatkowo podkład i lakier bezbarwny. Dobrze by też było się zaopatrzyć w jakieś patyczki, coś do cięcia i ciepły klej. Tak jak wcześniej mówiłem, będę wykorzystywał rzeczy, które nie są mi już potrzebne. W domu znalazłem kilka butelek, zakrętki i nawet udało mi się znaleźć odłamaną część od pistoletu na wodę. Cały proces polega na tym, aby próbować ułożyć ze zdobytych części coś na kształt broni i po prostu je ze sobą posklejać. Próbujemy oczywiście tak dociąć materiały, by mniej więcej do siebie pasowały. Wiem, że z początku to wygląda jak jakiś śmieć, ale po pomalowaniu sprayami będzie to kompletnie co innego. Okej, żeby to teraz nie wyglądało jak zabawka dla przedszkolaka, musimy to pomalować. Więc szukamy jakichś kartonów, które nie będą nam potrzebne, kładziemy nasz rekwizyt i zabieramy się do malowania. Pierwszą rzeczą, jaka będzie nam potrzebna, jest podkład. Ja akurat będę używał podkładu czarnego, ale kolor nie ma znaczenia, bo będziemy go malować później. Chcę uniknąć błędu, który popełniałem wcześniej, mówiąc rekwizyty do filmu.
Wtedy nie użyłem podkładu i farba po prostu nie trzymała się dobrze rekwizytów i zostawała czasami na palcach czy ubraniach nawet. Chociaż nie było problemu z tym, bo można było to łatwo odprać, ale ja na przykład bym nie chciał mieć czarnej skóry po użyciu czegoś takiego, więc... Okej, okay, nasz rekwizyt jest już popodkładowany, więc będziemy musieli dać mu z godzinkę czy dwie, więc możemy teraz sobie pomarnować czas, albo zająć się na przykład czymś, do czego nigdy nie możemy się zabrać. Okej, więc póki podkład schnie, pomyślałem sobie, że pozgrywam sobie na płyty wszystkie nagrania z filmu. Ogólnie zawiodłem się nagrywarką Windowsa, ponieważ straciłem przez nią dwie płyty do wyrzucenia. Polecam Ashampoo Burning Studio, naprawdę dobra sprawa, wszystkie płytki idealnie się nagrały. Także niech to się spokojnie nagrywa, a ja pójdę sprawdzić, czy podkład już wysechł. Okej, kolejna rzecz to kolorowe spraye. Ja mam akurat te trzy kolory, które używałem do filmu. Tu macie super dowolność, bo robicie co chcecie. Ja akurat będę używał tych trzech. Do kolorów jeszcze przyda się wam jedna rzecz. Okej, jest to taka fajna taśma, taśma papierowa. Ona jest specjalna do malowania i pozwoli wam na to, żeby oddzielić niektóre elementy od reszty i pomalować je na inny kolor po prostu. Jeśli chcecie osiągnąć większy realizm, możecie użyć normalnych farb i po prostu pobawić się z odcieniami kolorów, które używacie w sprayach. Dodam wam to takiego wyglądu, jakby wasz rekwizyt był już używany przez jakiś czas. Będzie wam też potrzebna jakaś chusteczka albo gąbka. To jest po to właśnie, żeby dodać tego realizmu. Na przykład srebrnym sprayem, jeżeli wasza broń jest czarna, bierzecie trochę na chusteczkę, maczacie chusteczkę w tym kolorze i po prostu próbujecie lekko smyrnąć tą farbą, co będzie dawało efekt, jakby właśnie tam się zdrapała ta czarna farba. Okej, ostatnią rzeczą jest lakier bezbarwny. Pozwoli on wam na to, że wasze kolory zostaną tam, gdzie mają być. Nie będą wam się ścierać, głównie tu w przypadku farb, jeżeli ich używacie. Ale oczywiście wszystkie te spraye się lekko ścierają, więc jak poprawicie to bezbarwnym, to powinno to być bardziej trwałe. Okej, więc nasz rekwizyt jest już gotowy. Nie wygląda najgorzej. Jak widzicie, dokleiłem tutaj złote rurki. I prezentuje się moim zdaniem całkiem nieźle. Zresztą sami zobaczcie. Jeśli odcinek wam się podobał, zasubskrybujcie mój kanał. W opisie macie mojego Facebooka i Instagrama. Zapraszam do wszystkich innych moich filmów. Ja się z wami będę żegnać. Cześć!